Czewskie Centrum Sportu i Rekreacji już po raz czwarty zorganizowało ogólnopolski turniej kobiet w piłce ręcznej. W ramach tegorocznej edycji odbyły się zawody w trzech kategoriach wiekowych. Łącznie w trzech halach rywalizowało blisko 200 młodych szczypiornistek. Impreza organizowana jest z inicjatywy dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Andrzeja Błaszkowskiego. Z każdą kolejną edycją formuła się rozszerza. Najpierw był to turniej seniorek, a w tym roku zorganizowano w trzech halach zawody w kategoriach dzieci, rocznik 2007 i młodsze, młodziczki i juniorki. W zawodach wzięły udział drużyny z Banina, Czerska, Elbląga, Gdyni, Kwidzyna, Nowej Karczmy i Tczewa. W szkole podstawowej nr 12 rywalizowało sześć zespołów w najmłodszej kategorii dziewcząt. Poza konkursem dołączyli do zmagań również chłopcy i dziewczęta rok starsze z dwunastki. Turniej wygrała ekipa z Banina. Drugie miejsce zajęły uczennice piątej A z dwunastki, czyli zespół Tczew 1. Na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z Nowej Karczmy. W hali szkoły podstawowej numer 4 odbył się turniej młodziczek. Z grona pięciu zespołów pierwsze miejsce wywalczył Truso Elbląg, drugi był Sambor 1 Tczew, a a trzecia ekipa z nowej karczmy. Bardzo wyrównany poziom miał turniej juniorek, zorganizowany w hali Powiatowego Centrum Sportu przy drugim LO. Do drzewa przyjechały czołowe zespoły pomorskiej ligi, także bardzo wyrównanej. Samboardczew w pierwszym meczu pokonał 21-19, do Truso Elbląg. w drugim walczył z MTS Kwidzyn, z którym w tym sezonie przegrał w lidze. Sambożanki zrewanżowały się, pokonując MTS 17-14. Trzeci mecz Sambora decydował o zwycięstwie w turnieju, bo spotkały się dotąd zespoły niepokonane. Tczewianki wygrały z GTPR Gdynia 22 do 20. Tym samym wywalczyły pierwsze miejsce, Gdynianki musiały zadowolić się drugim. Kolejne lokaty zajęły ekipy MTS i Truso. Najlepsze trzy zespoły w każdej kategorii otrzymały puchary. Były pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe, także wyróżnienia indywidualne. W każdym z turniejów tytuł najlepszej zawodniczki przyznano reprezentantkom Sambora Czew. W najmłodszej kategorii była to Julia Madeja, w młodziczkach Martyna Neubauer, a w juniorkach Aleksandra Puckowska.